Wojciech Mazielewski, druga część programu Ekonomia Raport. Raz jeszcze przypomnę o naszej sondzie, w trzeciej części programu, czyli za kilka minut będziemy rozmawiać o wielkich imprezach sportowych, m.in. Mistrzostwach Świata w Rosji, a także Olimpiadzie Zimowej, którą przyznano dzisiaj Chinom. Pytanie w naszej sondzie brzmi, czy sądzą Państwo, iż Polska powinna się starać jeszcze w przyszłości kiedykolwiek o organizację letnich lub zimowych igrzysk olimpijskich? Jeżeli sądzą Państwo, że tak, proszę wysłać SMS-a o treści 1 pod numer 72075, jeżeli nie, pod ten sam numer SMS o treści 2. Będziemy rozmawiać w drugiej części o samochodach, o motoryzacji, o firmie Uber, bardzo kontrowersyjnej, kto wie, czy nie najbardziej kontrowersyjnej dzisiaj spółce na świecie. Marcel Klinowski z Fundacji Republikańskiej. Witam serdecznie. Firma Uber, która podbija świat, przede wszystkim wielkie aglomeracje, wielkie miasta, wielkie stolice, budząc zawsze duże kontrowersje, szczególnie wśród taksówkarzy, którzy oczywiście opierają się tej ekspansji. Posłuchamy i obejrzymy materiał, który przygotowaliśmy na ten temat. Uważam, że każdy taksówkarz powinien mieć legalną licencję, powinien prowadzić działalność, powinien działać legalnie. A moim zdaniem Uber nie jest legalny i jestem przeciwny, tylko tyle mogę powiedzieć. Żeby jeździć, to trzeba zrobić jakąś licencję, coś, to jak wszyscy taksówkarze, tak? A chyba, nie? Jeździć na telefonie to każdy może tak naprawdę, nie? Po to są licencje, żeby je robić, no i żeby ta konkurencja była, jaka powinna być, tak? Nie dość, że jest Uber, to... Tak, to jest 1 200 000 przewozów, także nie. O tej korporacji, tak. Bez zezwoleń to jest amerykańska firma, prawda? Także z Francji wypędzili ich, prawda? A my, prawda, zezwoliliśmy, bez zezwolenia, bez niczego jeżdżą. Ja jeżdżę na przykład w weekend w nocy, więc widzę, jeżdżą nawet służbowymi samochodami, więc mają praktycznie zerowe koszty utrzymania samochodu. Czyli praktycznie żadnych podatków, żadnych tych z tej działalności, no to siłą rzeczy są może i tańsi. Jest to nieuczciwe i na pewno nie podoba mi się to, że państwo nasze toleruje coś takiego, bo to jest nieuczciwa konkurencja. I oni przeważnie w nocy jeżdżą. Boją się w nocy, oni mają te laptopy, prawda, i nadają na laptopa, prawda, jak policja bierze, namierza, to biorą, zamykają laptopa i... Wszyscy kierowcy Ubera jeżdżą wyłącznie w nocy, nie korzystają z laptopów, tylko raczej z trochę mniejszych urządzeń, ale bez wątpienia i firma, i jej sposób działania są kontrowersyjne. W wielu miastach świata został już Uber po prostu zakazany. We Francji, tutaj jeden z taksówkarzy wspominał, że z Francji ta firma została de facto, cytuję, wykurzona. Mało tego, tam wręcz aresztowano dwóch menedżerów tejże firmy, właśnie pod zarzutami związanymi z niezbyt transparentną działalnością. No ale co z tym fantem zrobić? Powinni robić licencję, nie powinni. Nieuczciwa konkurencja, uczciwa konkurencja, wolny rynek, czy nie do końca wolny rynek. Panie Marcelu, co zrobić z Uberem? Uber to na pewno jest rewolucja na rynku transportowym i nie tylko na rynku transportowym, bo w ramach tak zwanego sharing economy mamy coraz więcej firm, które działają właśnie na podstawie aplikacji mobilnych, na podstawie zaangażowania swoich użytkowników tych aplikacji. To już nie tylko usługi transportowe, to też chociażby rezerwacja miejsc noclegowych, to też wspólne podróżowanie na dłuższych dystansach. Ostatnio też zaczęło się mówić, że Amazon zacznie dostarczać przesyłki nie tylko do swoich klientów, ale także i przez swoich klientów. Więc ten segment rynku usług bardzo mocno się rozwija. Ponoć do roku 2025 w Unii Europejskiej ten rynek będzie miał wartość 250 miliardów euro. Tego się zatrzymać do końca nie da. Jeszcze wspomnę krótko, na krótko przerwę, wspomnę tylko o pomyśle, który pojawił się we Francji. Firma Guides została uruchomiona, oferująca usługi przewodników turystycznych, których można zlokalizować właśnie przy pomocy telefonu w Paryżu. Sprawdzamy, który z tych przewodników jest dostępny akurat tam w odległości, nie wiem, 200 czy 500 metrów od nas. Zamawiamy takiego przewodnika i ci przewodnicy też działają bez licencji, bez
stosownych pozwoleń i po prostu spotykają się z, na przykład z parą turystów amerykańskich i oprowadzają ich po Paryżu. Czasami oczywiście można trafić na kogoś, kto o Paryżu niewiele wie, a i tak słoną opłatę pewnie za taką usługę pobierze, ale no, tu jest problem polegający nie tylko na licencjach, o których wspominali taksówkarze, bo to rzeczywiście, żeby wyrobić licencję, to trzeba zdać jakieś tam egzaminy, testy, ale też za nią zapłacić. To jest podstawowy problem i to ich na pewno boli, taksówkarzy, i po części na pewno należy ich zrozumieć, że boją się czy opierają się tej konkurencji, ale jest też problem pewnego bezpieczeństwa, tak? Znaczy, wchodzimy do samochodu, który nie jest oznaczony specjalnie, nie wiemy, kim jest ten kierowca do końca. Chyba to też może po części odstraszać niektórych klientów. Tak, no, wbrew pozorom wiemy, kim jest kierowca, znamy jego imię, nazwisko, znamy jego telefon, wiemy, jak wygląda, bo aplikacja pokazuje nam, jak wygląda ten nasz kierowca. Oczywiście jest to pewne ryzyko, bo nie mamy tutaj ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jeżeli chodzi o usługę transportową, w razie wypadku nie jesteśmy w żaden sposób chronieni, ubezpieczeni. Kierowcy też mogą być na bakier, jeżeli chodzi o topografię miasta, o umiejętności. Akurat w przypadku mamy już GPS-a w telefonach, więc topografia już nie ma takiego znaczenia. I również taksówkarze korzystają no z właśnie. GPS-ów coraz częściej. To oczywiście jest część rewolucji informacyjnej. To jest pewna luka, którą rządy różnych krajów chcą tutaj zlikwidować. To też się dzieje w Polsce, też już jest projekt ustawy, który ograniczy działalność Ubera, bo będzie traktowany jako pośrednik, z którym mogą współpracować kierowcy, którzy będą musieli prowadzić działalność gospodarczą, będą musieli posiadać licencję i będzie to tak naprawdę zrównane z innymi systemami dostępnymi na rynku, jak chociażby iTaxi. A czy to oznacza, że oni będą de facto zrównani z taksówkarzami takimi tradycyjnymi? Dokładnie tak. Zmiany, które są proponowane przez posłów partii rządzącej, właśnie idą w tym kierunku, żeby właśnie ta działalność była regulowana na takich samych zasadach. Zresztą to, co się dzisiaj dzieje i kierowcy Ubera muszą sobie zdawać z tego sprawę, bo już w tej chwili urzędy kontroli skarbowej zainteresowały się tematem Ministerstwa Finansów również. Są wiążące już interpretacje przepisów, że taka działalność powinna być opodatkowana i jeżeli ktoś nie będzie tych dochodów na koniec roku deklarował, no to będzie dostawał domiar podatkowy, jeżeli tylko taka działalność zostanie u niego. Przedstawiciel Ubera w Polsce mówi, że zaletą czy przewagą tej firmy jest to, że wszystkie transakcje bez wyjątku odbywają się bezgotówkowo, także te pieniądze, niezależnie od tego, czy ktoś płaci te podatki, czy nie, to łatwiej jest prześledzić wszystkie transakcje, które w ramach tej firmy są dokonywane. Tak, tym bardziej właśnie ryzyko jest po stronie kierowców, którzy oferują swoje usługi, a nie amerykańskiej firmy, która dostaje za to wszystko prowizję. Panie Marcelo, ostatnie pytanie w tym temacie, za chwilę przejdziemy do innego. Krótko, czy powinno być tak, że to firma, która wchodzi na rynek, powinna się dostosować do obowiązującego prawa czy pewnych obyczajów, czy raczej prawo powinno się dostosowywać do nowych technologii? Oczywista sprawa jest taka, że jeżeli mamy nowy segment rynku, jeżeli może się okazać, że jest on zyskowny, to rolą państwa powinno być takie uregulowanie przepisów, pewnych ram, prawda? Tak, żeby po pierwsze dopuszczać nowe formy, a po drugie, żeby nie dławić innowacji, tylko na nich zwyczajnie zarabiać. Panie Marcelo, drugi temat, który chciałem poruszyć w naszej rozmowie. Nowa ustawa weszła w życie we Francji. Właściciele starych diesli, jeżeli je oddadzą i zdecydują się na kupno samochodu elektrycznego, dostaną 10 tysięcy euro. To jest chyba dosyć atrakcyjna oferta. Kiedy takie prawo zostanie w Polsce wprowadzone? Być może kiedy nasz przemysł motoryzacyjny będzie przygotowany na taką ekologiczną kiedy rewolucję. Będą takie miejsca, nie dwa na krzyż, tylko trochę więcej, gdzie będzie można naładować. Tak, i kiedy baterię. Na przykład zaczniemy produkować takie samochody, jak to się dzieje we Francji, to może wtedy przyjdzie taki czas właśnie na takie przepisy również u nas.
nie ukrywajmy, że we Francji również nie do końca chodzi o samą ekologię. Chodzi o to, żeby narzucić jakiś kurs dla całej Unii Europejskiej, żeby przemysł motoryzacyjny we Francji... I znowu lobbying. Tak, żeby tradycyjnie wracamy do punktu wyjścia. Francji, dokładnie tak. Miał kolejne impulsy do rozwoju, żeby zalać swoimi modelami samochodów cały rynek europejski. Oczywista sprawa jest taka, że we Francji i mentalność jest inna, i poszanowanie dla ekologii jest zupełnie inne, a także o wiele większe pieniądze do tej pory były inwestowane chociażby w rozwój transportu publicznego, na co chociażby się francuskie firmy składają, w przeciwieństwie do firmy mającej siedzibę w Polsce. We Francji na transport publiczny te wszystkie rozwiązania składają się właśnie firmy francuskie na terenie danego miasta, regionu. Marcel Klinowski z Fundacji Republikańskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, za chwilę trzecia część programu Ekonomia Raport i wreszcie poświęcimy ją tematowi z naszej sondy. Przypomnę o pytaniu w tejże sądzie. Czy sądzą Państwo, iż Polska powinna się jeszcze kiedykolwiek starać o organizację letnich lub zimowych igrzysk olimpijskich? Jeśli tak, proszę wysłać SMS-a treści 1 pod numer 72075. Jeśli nie, SMS-a treści 2 pod ten sam numer telefonu 72075. Proszę Państwa, FIFA nie może znaleźć sponsorów. Ma ogromne trudności, żeby znaleźć sponsorów, czy też przekonać dotychczasowych sponsorów, żeby wyłożyli pieniądze na mundial w Rosji w roku 2018. Domyślamy się, że problem polega na ogromnych aferach korupcyjnych, które toczą Światową Organizację Piłkarską, ale także na pewnych kontrowersjach politycznych związanych z mistrzostwami świata w Rosji. Za chwilę powitamy w naszym studiu ostatniego gościa, z którym na ten temat właśnie porozmawiamy, a zapraszam teraz Państwa do obejrzenia materiału, który na ten temat przygotowaliśmy.